Będąc małym dzieckiem, bardzo chciałem polecieć w kosmos. Nie na stałe, ale chociaż na chwilę, by być bliżej gwiazd oraz by w drodze powrotnej zobaczyć, jak wygląda Ziemia z wysokości. Marzeń nie udało mi się co prawda spełnić, bo po drodze ku dorosłemu życiu mocno uległy one zmianom, ale przyjrzyjmy się, jakie warunki trzeba spełnić, by zostać astronautą. Czyli osobą odbywającą loty w przestrzeń kosmiczną, albo która do takich lotów jest przygotowywana. Rekrutowanie się na stanowisko astronauty to dość długi proces, potrafiący trwać nawet 2 lata. Jednak przyjrzymy się mu krok po kroku. Zapraszam. Po pierwsze, w kosmos nie poleci osoba niewykształcona. Z powodu niewielkiej liczby osób odbywających takie podróże, każdy astronauta musi mieć coś do zaoferowania zespołowi. Wielu astronautów ma tytuł magistra bądź doktora, a ponadto są to tytuły zdobyte na akredytowanych uczelniach. Głównie cenione jest wykształcenie w zakresie fizyki, matematyki, nauk biologicznych czy inżynierii. To jednak nie wszystko. Wymaga się dodatkowo praktyki zawodowej. W przypadku NASA są to minimum 3 lata doświadczenia zawodowego. Poza wykształceniem istotnym kryterium są umiejętności miękkie. Umiejętność pracy w zespole oraz nieskrępowanie w komunikacji międzyludzkiej to podstawa. Mile widziane są także umiejętności przywódcze oraz zamiłowanie do nauki i doświadczenia nowych rzeczy. Osobną kwestią są osoby wojskowe. Sam stopień wojskowy jest atutem, jednak na pewno nie wystarczy, by polecieć w kosmos. Od takiej osoby wymaga się m.in. 1000 godzin wylatanych na pokładzie samolotów odrzutowych. Aha, no i bycie wojskowym nie niweluje oczywiście wymogów od osób cywilnych. Dodatkowym tematem jest aspekt czysto fizyczny. Kłopoty ze wzrokiem są akceptowane, jeżeli da się je skorygować soczewkami bądź okularami. Ale poza tym przyszły astronauta nie może mieć ciśnienia przekraczającego 140/90 w pozycji siedzącej. Wspominałem o wzroście? Tutaj większość z nas nie będzie mieć problemu, bo zakres od 157 do 190 cm jest całkiem spory. Poza wymienionymi, kandydat na kosmonautę musi być po prostu w dobrej formie. Dla organizmu człowieka przebywanie w kosmosie nie jest zdecydowanie prostą sprawą. Ale więcej o tym możesz zobaczyć w filmie dotyczącym ćwiczeń w kosmosie dostępnym po kliknięciu na link w karcie. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zachęcić Cię do zostawienia łapki w górze oraz jeżeli podoba Ci się to, co robię, to subskrypcji z dzwoneczkiem, by zawsze być na bieżąco. Wszystkie wymienione wcześniej kryteria są dość istotne, ale to dopiero początek. Jeżeli je spełniasz, to możesz złożyć formalny wniosek ze swoją kandydaturą. Po wstępnej selekcji kandydatów, jeżeli zostaniesz uznany jako osoba przydatna, to zostanie zaproszony na pierwszą rozmowę. W 2016 roku na wstępną rozmowę z ponad 18 tysięcy kandydatów zakwalifikowano 120 osób. Jednak do kolejnej serii wywiadów już tylko połowę z nich. Na rozmowach sprawdzane jest całe mnóstwo rzeczy. Począwszy od wiedzy, poprzez cechy charakteru, kończąc na stabilności psychicznej. Okej, załóżmy, że przeszliśmy oba etapy rekrutacji pozytywnie. Co teraz? Spełniliśmy dość rygorystyczne kryteria, więc wsiadamy w rakietę i lecimy, prawda? Taki scenariusz jest raczej mało prawdopodobny. Bardziej prawdopodobne jest to, że zaczniemy 2-letnie szkolenie podstawowe. Co takie szkolenie obejmuje? W tym miejscu muszę zaznaczyć, że zapewne szkolenie szkoleniu nierówne, ale obecnie mamy do czynienia głównie z lotami na Międzynarodową Stację Kosmiczną, przez co opieram się na przykładzie szkoleń właśnie na nią. Niemniej, pewne jest, że każde takie szkolenie zawiera ogrom wiedzy teoretycznej i mnóstwo ćwiczeń praktycznych. Nauka o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i ogólnie o lotach kosmicznych to początek. Istotną częścią szkolenia jest nauka pływania. Każdy kandydat na astronautę staje się wykwalifikowanym płetwonurkiem, a to między innymi dzięki wojskowym treningom. Astronauci spędzają w wodzie po 10 godzin na każdą godzinę planowanego spaceru kosmicznego. W swoich kombinezonach unoszą się na głębokości do 12 metrów, pływając wokół replik różnych statków kosmicznych. Jest to swego rodzaju symulacja warunków panujących w kosmosie. Jest jednak pewna różnica. Tutaj działa opór wody, podczas gdy w przestrzeni kosmicznej wypuszczone z ręki narzędzie po prostu odleci. Mam nadzieję, że domyślacie się, dlaczego akurat pływanie odgrywa tak istotną rolę. Poruszanie się pod wodą najbardziej przypomina stan nieważkości, w którym przyszłym astronautom przyjdzie pracować. Jak na każdym szkoleniu trzeba zaliczyć również testy, a w tym przypadku testy organizmu na działanie niskiego i wysokiego ciśnienia. Testy odbywają się w samolocie, który poprzez paraboliczny lot pozwala pasażerom doświadczyć uczucia nieważkości.
Do tej pory obowiązkowym punktem szkolenia jest nauka języka rosyjskiego. Na taki stan rzeczy wpływa fakt, że sporą część astronautów na świecie stanowią kosmonauci rosyjscy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w każdej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej część załogi stanowią Rosjanie. Czy osoba, która przeszła szkolenie, zostaje astronautą? Tak. Czy poleci od razu w kosmos? Raczej, a na pewno nie. Niestety samo zostanie astronautą nie gwarantuje ciepłej posadki w promie kosmicznym. Jak mogliśmy przeczytać przy okazji ogłoszenia załóg nowych załogowych kapsuł od SpaceX i Boeinga, parafrazując, wybranie do takiej misji wymaga jednak trochę szczęścia, ponieważ chętnych jest wielu, a miejsc niewiele. Z tego też powodu nowi astronauci często pracują na stanowisku, na którym odpowiadają za komunikację z astronautami przebywającymi na orbicie. Innymi słowy, powoli wchodzą w ten profesjonalny świat. W czekaniu na bilet z Centrum Kontroli Misji wykonywane są m.in. symulowane spacery kosmiczne czy latanie samolotem odrzutowym określonej liczby godzin w miesiącu. Poza tym astronauci ćwiczą na przykład przygotowywanie posiłków. Sporo uwagi poświęca się, by przygotować dla astronautów odpowiednią dietę. W kosmosie na ich menu składają się w większości liofilizowane, pozbawione wody potrawy. Głównymi problemami są brak witaminy D spowodowany niedoborem światła słonecznego, a także utrzymanie właściwego poziomu żelaza czy przyswajanie wapnia, które każdego miesiąca może spowodować ubytek masy kości rzędu 1-2%. Można odnieść wrażenie, że okres oczekiwania na przydział do jakiejś misji jest dość nudny, ale nie ma co się łudzić. To cały czas jest bardzo ciężka i wymagająca absolutnego poświęcenia praca. Im więcej umiejętności posiądzie astronauta, tym większa pewność, że w sytuacji zagrożenia będzie umiał sobie poradzić. Im więcej awaryjnych scenariuszy przećwiczy, tym mniejsze będzie miał wątpliwości do postępowania w sytuacji realnego zagrożenia. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, po tym całym czasie astronauta dostanie przydział do jakiejś misji kosmicznej. W końcu marca skończyła się rekrutacja na astronautę w NASA. Nowi astronauci będą mogli pracować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej albo na Gateway, planowanej załogowej stacji kosmicznej, która zostanie umieszczona w przestrzeni w pobliżu Księżyca. Ciekawostką jest fakt, że gdy astronauta dowie się o dołączeniu do załogi, to czeka go kolejne kilka lat nauki. W zależności od profilu misji, astronauta szykuje się na przeprowadzenie konkretnych eksperymentów, ale oprócz tego, niezależnie od funkcji, każdy z nich mnóstwo czasu spędza w symulatorach, by wyuczyć sobie odruchy oraz jak najlepiej przygotować się na czas misji. Podczas opisywania drogi od cywila do astronoma pominąłem kwestię obywatelstwa. Kwestia ceny wysłania człowieka w kosmos oraz to, czy Polak może polecieć w kosmos, zostanie omówiona w jednym z następnych filmów. I to już wszystko w tym filmie. Jeżeli obejrzałeś do tego momentu, to zostaw proszę łapkę w górze oraz jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrypcję z dzwoneczkiem, by nie przegapić żadnych kolejnych filmów. A tymczasem dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia. Postscriptum. Ciekawostką jest, że zdarza się opuszczenie głównego szkolenia na astronautę. Taką decyzję podjął na przykład Rob Kulin w 2018 roku. Oczywiście nie jest to nic złego, a wręcz wydaje się, że długoletnie szkolenia dają każdemu możliwość oceny, czy rzeczywiście bycie astronautą jest tym, co chce się w życiu robić, a nie ma nic gorszego niż robienie czegoś z musu.